Jo, kurwa, witam wszystkich serdecznie, po raz kolejny, kurwa, Sola, Search and Destroy i kurwa, Dziuken ze mną siedzi i se pooglądamy, jak dobry. Się, kurwa, wieśniacy z kanału grają. Nia! Dzień dobry. Coś chciałem powiedzieć ważnego. Aha, właśnie, kurwa, tak teraz te składy są pomieszane w pizdu, nie tak jak powinny i tak dalej, więc tutaj najpierw w ogóle losowo gramy, ponieważ nie ma wszystkich osób, tak jak zawsze. A po drugie, bo nam osób do grania klanówek i do grania MLG brakuje, kurwa, więc to jest taki przy okazji filmik, kurwa, zapraszający ludzi do... O, już się teamy źle rozdzielają, zajebiście. Mają talent, ciężko jest nastawić na auto, o dobra, lecą. Chłopaki biegną, kurwa, mieli strzelać, powiedzieć, że już drużyny porobili, no ale mniejsza z tym. Dobra, lecimy, kurwa, leci... Co to za dział? Piotr zapierdala z bombami, granatnikami, rzuca na, kurwa, mać! I już nie żyje. Już Patriot zabija właśnie na bombsajcie B. Na bombsajcie B, kurwa. Na A, kurwa. Jaki kurwa CS-owiec. Dobry. Ja sobie tak gleję właśnie ostatnio, tak puściłem sobie streama i właśnie oglądali meczyce, tak gleję, komentowałem. Oto Patriot jest wymierzony na długiej od respa i roniaczek zabity przez Patriota. Matioza śpi. A czemu ja ich słyszę? Aha. Kurwa, wszystkich słyszę, mam nadzieję, że ich nie słychać na filmie. Patek go nie widzi, Patriot go nie widział. Patrz, Matioza ostatni żywy i Matioza stoi na środku punktu, proszę państwa, i Matiozy nikt nie widzi. Matioza po prostu jest nie fucking widzialny i tak dalej. Wszyscy przebiegają koło Matiozy. Ty nie zauważył go, naprawdę. Właśnie ktoś tam właśnie w grze powiedział, nikt nie widzi, że Matioza na respie stoi. Widzę, że fajnie się dogadali, jak po chuj fest. Nie wiem, dlaczego nie rozmawiają w czacie z gry i też nie wiem, czy to jest na filmiku User, później widoczne. Też mniejsza z tym. Dziukensa czyżby wyjebało Dziukensa? Nie, jest Dziukens. Jestem cały czas. Nie, tylko sobie włączyłem tutaj, bo to, i tak tam... No i tak... Ślicznie, kurwa. Zaczyna drużyna Atlas, 1-0. No. I teraz zobaczymy, który bombsite wybiorą. Rzucaj smoka na banana, kurwa. Obejrzymy sobie Mankeya. Manki zawsze rozpierdala, więc... Manki z bombą zapierdala. O kurwa, Enigma, proszę państwa. Rażby. No, z pięknym kamuflażykiem na balu. A to było się, można było spodziewać, mam też ten kamuflaż, ale było można się spodziewać, że Manki poleci na by, ponieważ Manki lubi podkładać na by. Manki tutaj ze środka powyciąga właśnie Piotra. Już pierwsze osoby narzekają na laksy. Masakra, kurwa, na prywacie narzekają nawet na lagi. Kurwa mać, nie pomożesz ludzi. Tutaj Manki zaraz się spotka z roniaczkiem i zabije go czy nie? Papa, gdzie on jest? Jezu, jak muszę wszystkich powyciszać, denerwują mnie, jak ich słyszę, czekaj. I już zabija roniaczka właśnie tutaj. Jest ciekawy, mamy teraz 1-3. Co zrobi Matioza? Defensywnie w tej chwili gra. I zabija Mankeya. Idziemy zobaczyć ostatni żywy, proszę państwa, ostatni żywy wybiega na środek mapy i czy coś da radę zrobić, aby na środek mapy nie wybiegał. Chociaż, kurwa, mu się to udało akurat. Uciekaj, no, Matioza tutaj klaczuje 3-1, teraz jest już 1-1 z Miśkiem, który tutaj pilnuje bomby jak na razie. Matioza jednak w kierunku bombsite'u A. Oj, jak na razie chodzą dosłownie po różnych stronach mapy. A jest jednak... 10 sekund do końca. Jest trochę mało czasu, żeby Matioza chyba będzie jednak save'ował. Save'ował broń będzie, tak, co mu dużo nie wchodzi, akurat nie pomoże, no ale mniejsza z tym. No jednak i 1 sekunda do końca. I Misiek nie zdąży nic podłożyć. Nie zdąży. I Matioza wygrał rundę, kurwa. Ten, co spał w pierwszej rundzie, udawał nieżywego. To był wszystko plan, to było wszystko takie zaplanowane. Everything jest pod kontrolą. Aby ludzie nie brali go pod uwagę, pomyśleli sobie, a Matioza i tak dużo nie zdziała, na pewno jeszcze go nie ma przy klawiaturze lub tam przy padzie w tym przypadku. I kurwa, Matioza akurat wygrał, kurwa, rundę. Tak i to się robi. Matioza tutaj widać, znów będzie atakował bombsite B, ponieważ ma tutaj paczuchę. O, i tutaj już z Mankeyem walczył i Matioza ładnie pocisnął Mankeya. Piotrek jak zawsze pierwszy martwy i znowu narzeka na połączenie. Matioza jak na razie rozpierdala system tutaj. Chociaż przynajmniej 4-1. No 4-1, ładnie. Dosyć niezły wynik. Tutaj chyba najwyższy pokój strik to 4. Patrz jak go tam wyczaił, ja nawet go tam nie widziałem. Patriot, ślicznie, oj, Matioza po raz kolejny. Kurwa, ślicznie, został Patriot i Silent. I Silent tutaj klacz defensywnie i Silent chyba... Gdzie jest paka? Gdzie mamy pakę? Nie widzę paki. Paka chyba na respie. Nikt nie wziął paki chyba. Oczywiście, nikt nie wziął paki. Nie widzę, bo nie ma na minimapie paki zaznaczonej. To mi się bardzo nie podoba. Powinna być zaznaczona.
Jest na B jednak. Tutaj chyba na dole. A nie, jest zaznaczone, jest u góry, nad, koło B dosłownie jest, bomba pisze, dobra. Wzięło, wzięło, wzięło. Jest Silent, napisane. Silent ma bombę. No właśnie teraz dopiero zauważyłem. Masakra, kur. Ale właśnie po to teraz właśnie chcę komentować jak najwięcej w taki sposób, aby sobie przypomnieć i nauczyć się tego. Ale ślicznie, patrz, ten pilnuje punktu B, a ten podkłada na punkcie A. Ach, ślicznie. Sachalat, sachalat. Silent podkłada bombę i misiek, kurwa. By i z której strony tutaj chyba wejdzie ogarniał, z tej strony? Ogarniał. Tutaj ładnie, Patriot ładnie. Idzie defensywnie od środeczka. Ładnie, a ja myślę, że to misiek, a to Patriot dokładnie. O Jezus, ale coś zamazane mam, wow. O, tutaj właśnie zaraz się spotka Silent. Oj, Patriotem. Ale oni się nie widzą, I przeskanował Patriot, ładnie, bardzo ładnie. Przez ściankę jeszcze i będziemy mieli 2-1 dla drużyny Atlas. Ślicznie. To jakieś lekkie trzęsienie ziemi. What the fuck, co to było? No comment. Zobaczymy, czy Piotr znowu po raz pierwszy zginie i czy znowu zaraz puści hasło. A laksy, kurwa, mam laksy! Tak, większość ludzi, kurwa, zwala właśnie na laksy. Tylko dziwne, że 7 pozostałych ludzi nie narzeka na laksy. Chociaż przy drużyna przegrana i tak będzie narzekać. Mniejsza z tym. Jedziemy. Ty, nie mogę zobaczyć perspektywy żadnej osoby. What the fuck? No, ja też. Upsi. O, jest, dobra. Musisz otworzyć sobie listę drużyny i nacisnąć na kogoś, to będzie działać. O, dobra, jest kit. Uuu, i pierwszy Matio zapadł. Manki się rozgrzał, zobaczymy, co Manki robi. Manki tutaj ma ciekawe perki. Bardzo ciekawe perki tutaj właśnie widzę. Zimna krew, przeładowanie, bardzo się to przydaje właśnie na Search and Destroy, kiedy właśnie wycisza kroki i boosta. Oj, tutaj nice, teraz ładny double kill, może nice, być Manki, czy zauważy raniaczka, jednak nie. Jednak nie, tutaj misiek teraz będzie penetrował bombsite B. Nice. Teraz misiek, wszystko w twojej sile. I tutaj mamy klacza 2-1. Co się stanie? Roniaczek, no, ale tutaj dość dobrych ludzi, Roniaczek dość dobrze gra. O ile go Grotka znowu nie wyrzuci, Roniaczek ma po prostu talent do wyrzucania go z gry. Tutaj obaj pilnują bombsite'u, a jednak tutaj nie widzą na nie środku. Nie widzą go, a stoją wszyscy koło siebie praktycznie. Ale Chrysty i nie zaplantował paki jednak. 2-2. Ślicznie. Ktoś tam znowu coś narzekał, ale mniejsza z tym. Coś, aha, że 40 nabojów wbił. Chcę zobaczyć, na jaką bronią gra. Czekaj, jaką bronią gra Piotr. Chyba SM-ką, zresztą jak wszyscy. SM-ką mówisz? Ile on ma w tej SM-ce naboi? No, jeśli ma powiększony, to 67. A, no to mogłoby być 40 naboi, ale jednak 40 naboi to dość długa seria, zobacz. Nie, balem gra. 32 naboje, a przed chwilą wyskoczył z tekstem, że... A teraz zmienił na SM-kę właśnie, dzięki Bogu. Przed chwilą wyskoczył z tekstem, że 40 naboi wbił i nie zabił. Patrz, skacze na respie, na pochołek. I powiedzmy w pewnym sensie, że tutaj te nasze komentowanie to jest takie swoisty przedsmak pewnego projektu. No, nie ma. Ale nic nie będziemy wspominać, zdradza, bo to jest taka będzie niespodzianka. Tajemnicę. I Piotr Patriot, zginął Patriot. I zaraz będzie... Jednak zaraz pilnuje środka connection. Patriot, zaraz tutaj wyjdzie ze środka Matioza, nie wiem czego zauważy. I Roniaczek zaraz może zauważyć go po lewej stronie na catwalku, oj, musimy to zawiązać. Tak, Roniaczek Matioza jednak ma bombę, Matioza z bombą zapierdziela. Na środku czekaj, tutaj po prawej było stronie zaraz ktoś chyba Manki wychodzi. Pilnuje tutaj środka, nie wiadomo czego zauważy zaraz. Tak, słyszał go. Matioza właśnie wchodzi znów. I padł. Nice, 3-2. Wyłączyłem jakoś tabliczkę z nazwą gracza i nie wiem, na kogo się patrzę. To jest na touchpadzie. A, dokładnie, tam coś grzebałem. Dokładnie. Może być. Ślicznie, kurde. Ale Silent to już nie pierwszy raz na tym balkoniku biega. I go dalej nie widzą? Kurde, nieładnie, tak, nieładnie. Trzeba się uczyć na swoich błędach. Piotr teraz nie narzeka na połączenie, chyba zauważył samemu, że trochę odwalił przypał. Co na touchpadzie? Nie tak, ja chciałem nazwę. Czekaj, to było na tym, czekaj. Legend, nie. Kurwa. Duży ranking. R2. Ale nie, to tabela po prawej, a mi chodzi po lewej, w dolnym rogu idzie włączyć. W lewym dolnym rogu? O, nice! Matioza tutaj. Pierdziela. Skała, tutaj bardzo nietypowo jak na ligę, bo na lidze 99% ludzi gra ASM-ką. Palem albo ASM-ką, dokładnie. I tutaj znów klacz, 1-4, oj, ładnie, jednak proszę, nic. Państwa. I tutaj, kurde, bez straty, najprawdopodobniej bez straty ani jednego zawodnika.
Tutaj właśnie zakończyli rundę zawodnicy terrorystów. Matiozek na razie bardzo ładnie. 8 do 3. Patriot w porównaniu 7 do 4. Czyli z Roniaczkiem najlepszy graczy dwóch team. Dokładnie. MVP albo drużyn. No. Kierują całe teamy. Kierują, dokładnie. Masakra. Zobaczmy, kto tu wyjdzie środeczkiem, bo tutaj widzę, że z paczką już biegnie Roniaczek, chyba na bombsite Bebe do się przymierzali w tej rundzie. Jest 4-2 dla drużyny Sentinel, także tutaj miejmy nadzieję, że zawodnicy Atlasu jakiś comeback sobie wyprowadzą. Tutaj proszę sobie zobaczyć, Roniaczek gra SM-ką z Royality Camo, no niesamowity kamuflaż. Proszę sobie zobaczyć, jak kurde tutaj oficjalnie hasła składa, proszę sobie zobaczyć, proszę państwa zapiąć krawaty i spojrzeć się w monitor zakupiony, nie wiadomo gdzie. Oj, jak o, ale dostał ze snajperki, Roniaczek, Patriot, przepraszam. Nie wiem na kogo teraz patrzę, ja patrzyłem na Roniaczka! Ironia. Oj, padł Roniaczek i paka Silent jest teraz ostatni na B. Żywy. Silent ostatni żywy. 1-3. Zobaczymy, co teraz jeden na robi. 3. Wraca się po bombę. Nie. Chyba będzie save'ował w tej rundzie. Tak, tak, save'ował. Oj, idzie w jego kierunku. Już się przymierza, już. Ale zaraz dostanie w tyłek. Patrz. Aaaa! Dobre. I o, trzy. Tutaj. I padł. Wyciągnięty. Ładnie z obydwu stron. 4-3. Prowadzi duży na Sentinel. Jak na razie bardzo ciekawe to jest. W jakiś sposób bardzo ładnie zacięty mecz. Tak? Starają się, chociaż ostatnich. To zwykły prywat, to tak czy inaczej starają się wygrać za wszelką cenę. Matioza, dość dobry gracz, Roniaczek, dość dobry gracz ligowy i tak dalej. Pozytywne zaskoczenie. Mank, co prawda, bardziej należy do składu popstomperskiego, jednak no teraz mu nie za dobrze idzie, ale ogólnie dobrze ogarnia. Wcześniej graliśmy w ligę, właśnie bardzo ładnie grał. Najwyższe wyniki robił, teraz mu jakoś nie idzie, dlatego sobie go pooglądam. Patriot chyba tutaj będą teraz się przemierzali na bombsite A. Tutaj widzę, Patriot zaraz zostanie zaskoczony przez dwóch graczy. Oj, bardzo ładnie przeskoczył gościa, bardzo ładnie, ale jednak zginął. Zabity przez Piotra. Juf został ostatni, ma znowu 1-2, dokładnie. Widział jednego na środku mapy. Zaraz tutaj Silent najprawdopodobniej ze snajperki go wyciągnie. A jednak nie, schodzi do rury i zostanie zaskoczony przez Piotra, patrzcie. Ślicznie. Dokładnie, pięknie. Bardzo ładnie. Juf, 1-1. Został Silent, został Juf. Zobaczymy. Po cichemu, po drabince, aby nie było słychać skoku. Bardzo ładnie. Bardzo mądra gra właśnie ze strony. Przemyślana gra, dokładnie. Większość ludzi biega nawet i na lidze, jak dosłownie tacy potargani, skaczą jak szaleni, używają busów, wszystkiego. A to wszystko zdradza pozycję na mapie. Co akurat w tym przypadku, jak widać? Tutaj Silent powinien iść w kierunku bombsite'u A, ponieważ jest tam paka, zaraz dostanie, najprawdopodobniej zaraz go zauważy. Oj, Juf. Zaraz się będą widzieć. Nie, a jednak nie. Schodzą z drogi, obydwoje szukają. Ale już 20 sekund do końca rundy, a pakę plantuje się 7,5 sekundy, także 5 sekund, przepraszam. O, już plantuje pakę właśnie Youth. I Silent jak na razie tylko się czai. Silent pilnuje. Tutaj będzie pilnował, zaraz bombsite od strony RSP, zaraz się spotkają i co? Oj, co pięknie, Silent. Licznie. Silent. Jeszcze zdąży bez najmniejszego problemu rozbroić bombę. Co jeszcze robi? Wymienia sobie. To nie musi być, naprawdę nie musi być. Tym bardziej na prywacie, tak. Masakra. No ale niech będzie. Po koleżeńsku nikt nie będzie zły. Koleżeński teabag. Nawet i bomba, oj, wszyscy muszą cierpieć. Zobaczymy, czekamy na 15. 15 poszedł z psem, 15 to jest nasz, że tak powiem, dowódca Mistrz. Drużyny MLG. Mistrz. Więc zobaczymy, co w tym wszystkim zmieni 15, jak powróci. Mam nadzieję, że po tym meczu już będzie. No jak na razie, bardzo mi się to podoba. Ja nie wiem, ja, ludzie lubią takie rzeczy oglądać, ja tak szczerze mówiąc, dla mnie to bardzo fajna praca, tak? Pooglądać sobie, pouczyć się. Fajne, przykład, tak jak w jednej rundzie tutaj Piotr bardzo ładnie snajperką podskakiwał tutaj właśnie z tego kamyczka po prawej stronie. Nad całą dosłownie mapą praktycznie celował snajperką. O, tutaj Piotr opuścił grę, chyba zrejtwitował. Nie, tutaj chyba z własnej woli wyszedł w tej chwili Piotr właśnie. Chyba zaraz go zastąpi 15, tak mi się wydaje. I Manki pięknie tutaj zamontował plecy drużynie Atlas. I Roniaczek kończy rundę. To była bardzo szybko runda. Bardzo szybka, 5-4. Oglądam właśnie ładnie leżące zwłoki.
I co się stało? A, dobra. A tutaj Patriot jednak zakończył rundę, przepraszam, mój błąd. Ironiaczek tutaj próbował się skampić na katłoku, jednak to jest naprawdę bardzo słabe miejsce do kampienia i blokowania bombsite'ów. I już też bardzo popularne, już w samym tym meczu już te miejsce 2-3 razy było używane. Są właśnie, jest dużo takich miejsc, gdzie ludzie sobie na YouTubie, czy gdzieś tam oglądają, że ludzie tam siadają na jakichś drzwiach, szafeczce, to i tamto, ale przez to, jeżeli gra się w ligę, nie raz, nie dwa, nie 10 w ciągu tygodnia, to te wszystkie właśnie miejsca się zna i jako pierwsze się właśnie patrzy dosłownie na te miejsca. Tutaj Patriot bardzo ofensywnie w stronę bombsite'u, a zaraz tutaj zobaczę Matiusa, bardzo ładny strzał i zabicie, teraz Roniaczek, zaraz dojrzy Patriota zapewne i zabił, proszę bardzo. Panie, Patriot tutaj bardzo ładnie. To solidna sytuacja, bardzo. Jak na razie demorszy wynik. O, Piotr powrócił, to znaczy chyba jakieś miał problemy z połączeniem. O, teraz tam Silent, bardzo dobra misówka do bronienia bombsite'u. Oj! Zaraz, będzie double kill Silenta, spójrzcie. A jednak tutaj popełnił błąd Silent. Zaraz zostanie wyciągnięty ze snajperki. I koniec rundy, 5-5. I bardzo ładny comeback ze strony właśnie drużyny Atlas. Było chyba 4-1, z tego co się nie mylę. 4-2 i zremisowali, jest 5-5. Jednak jedna runda, czy nawet można i powiedzieć dwie, bo przy połączeniu się nie można zacząć w połowie rundy, nie było Piotra, więc to trzeba przeliczyć jakoś na wynik. Tak. Jest 5-5, decydująca runda, dogrywka. I finał, proszę państwa, Spodek 2015, kurwa. Tak Call powinno Duty być, dokładnie tak to powinno być, nie CS, może i też CS, ale zamiast League of Legends powinni pokazywać Call of Duty i w taki tutaj sposób Patriot być może pilnuje by to środka, wyglądało. Zaraz tutaj może ktoś wyjść, Monkey skraca środek i idzie w stronę właśnie respu Sentinel. Tutaj Patriot teraz kieruje się w stronę bombsite'u B, tutaj zaraz można spotkać Roniaczka ID i Demona. Jednak bardzo mądrze obiega od pleców, jednak niepotrzebna chyba ta zmiana na snajperkę, tak mi się wydaje. Roniaczek na środku mapy i... Ślicznie! Roniaczek pilnuje bomby, jak na razie nigdzie nie raszuje na... Chodzi do rury, jednak zostaje ściągnięty właśnie przez Miśka. I znowu ostatnią osobą zostaje Silent. I jest pat. Koniec. Misiek by wykonuje ostatnie zabójstwo w tym meczu. 6-5 dla drużyny Atlas, bardzo dobry comeback z ich strony. Tak to się robi. Jak widać, osoby, które w sumie powinny być faworytami wygrywają w takich meczach, ponieważ jest Roniaszek, jest Silent, jest Matioza, są to osoby, które już w ligę nie raz, nie dwa, nie 10 grały, a jednak mecz przegrały. Jednak widać tutaj i znowu ludzie narzekają na połączenie, masakra. Na prywacie ludzie narzekają na połączenie, jest bardzo, nie jest cool. To takich ludzi nie można wysyłać na zawody, bo też będą narzekać na połączenie. Ale trzy kreski na prywacie to trochę takie, to nie, też te, na te kreski są naprawdę bardzo zbugowane z tej strony, jednakże. Od pierwszego dnia już są te kreski zbugowane, to już nie jest nic nowego, to już zawsze tak było i zawsze będzie. Zobaczymy, oni coś mówią, że wchodzą do 15 do lobby, słyszałem, albo wyszli, nie wiem. Zaprosiłem 15, zobaczymy czy 15 się do nas podłączy, czy 15 oczekuje, że do niego się podłączymy, ale wygląda na to, że wszyscy idą do 15. Okej, okay, to robimy też to samo. Bum, bum, bum. Albo i nie tak, albo tak. Już idę, malcik, już idę. I czemu nie ma nadawcy? Albo to jest deathmatch, dobra, nie zmieni tryb teraz. Tak czy inaczej, muszą... jeszcze nie ustawił e-spot i jeszcze nie ustawił... Ogólnie trybu, I nie ustawił jeszcze, że można właśnie włączyć... Codcastera można włączać i wyłączać. I... Ile mamy osób? 4 i znowu brakuje osób do gry. Masakra. No i co? I to będzie prawdopodobnie na tyle, zanim oni się znowu zejdą, to szkoda czasu. Więc, że tak powiem, tu zakończę w tym, a najwyżej, jeżeli dalsze mecze będą, to będę następne filmiki z tego robił. No, jeśli wam się spodobało, wyraźcie to w komentarzach. Dokładnie, jak się podoba to w komentarzach, chociaż ostatnim razem wszyscy ludzie byli zachwyceni, chociaż ja to robiłem tak bardziej dla jaj, teraz też i być może ludziom się znowu spodoba, czemu nie? Ja takie coś lubię robić, mówię, samemu nie mogę się zbłaźnić, więc bardzo fajna rzecz popatrzeć, jak inni się błaźnią. Nie! Dobra, to by było na razie na tyle. Teleexpress się żegna. I do następnego filmiku. Na razie, hej.